pierwszy weekend lutego, jedziemy całą ekipą. Przyjechał Patryk swoim starem, dołączyliśmy do ekipy z Bydgoszczy militarnej. Była Tatra, były Uazy, były różne inne dziwne wynalazki, Laplandery, nie Laplandery. No i jedziemy do Brnego, tak, w Bornym, jak zawsze, wesoło, zawsze fajnie. Na dachu mieliśmy wariata. Ma pan pasażera na gapę. No, rzucimy go! Niestety go nie zgubiliśmy. Czasem tego żałuję, a on czasem pewnie też. Pomachaj, albo coś. O, tutaj mamy ostatnie zdjęcie tej tablicy z Bornego, bo ktoś stwierdził, że weźmie sobie taką pamiątkę. W tym roku no, aura była średnia, bo nie było śniegu. Tak jak w zeszłym roku było fajnie, bo klimatycznie był śnieg, była zabawa. Tak w tym roku, no niestety, zimno, wiatr i chlapa. Więc no przyjemność, no, taka se. Więc tak naprawdę, gdyby nie ekipa z Bornego, gdyby nie ci wszyscy ludzie, którzy tam przyjeżdżają rok do roku, no, to byśmy tam nie jeździli. Oczywiście fajna okazja dla nas, bo była okazja znowu pojeździć troszkę samochodem, sprawdzić go, jak on się zachowuje na trasie, sprawdzić, jak on się zachowuje jako samochód imprezowy. Jak zawsze, oczywiście samochód zdał egzamin na medal. Byliśmy na tankodromie, trochę pojeździliśmy, trochę ponagrywaliśmy. Jak zawsze można było zobaczyć trochę pojazdów militarnych, tutaj mamy akurat Scotta, więc no fajna rzecz, były akcje właśnie ze Scottem, był rozkładany most BLG 67, więc no są takie rzeczy, których nigdzie indziej niż w Bornym nie zobaczysz. No a potem, że tak powiem, udało nam się trochę pojeździć po piaskownicy, po tankodromie. Na piachu, że tak powiem, samochód ten sobie świetnie radzi, więc no, przyjemność była. Dobra, stawaj na hamulce. Był jeden moment, w którym nie udało nam się przejechać, no ale to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że no, buchanka no, na tym zawieszeniu, na tej wysokości kół, no, nie było takiego wykrzyżu, żeby z tego się wydostać. Klimat Bornym jak zawsze dopisywał i no, co powiedzieć, widzimy się znowu i to na majówkę. На запасном перроне.